Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej produkcji, tym razem ruskojęzycznej. Powiem tak, widać tutaj ogromny wkład w to, żeby gra miała ręce i nogi. Niestety wychodzi średnio, ale pokazuję, bo myślę, że warto na nie zwrócić uwagę, jeżeli byłaby na przykład na promocji i mieliby odpowiednio dużo czasu i zaparcia. Ник, а мне надо идти. Тут сейчас мой напарник. Исчез, да и пёс. Ты хочешь быть следующим? Или ты не в курсе, что происходит? Тюрьма Бёрдик восстала. Ужасное зрелище. Словно... Давай, скончи фацет. Ник, ну, Что? Когда? Ох, чёрт. У нас просто пропала связь и... Не суетись. Нас теперь двое. Не пропадём. Ствол у тебя отжарит. Dobra, mniejsza z tym o fabułę, w sensie jest. Mamy skiny, mamy szmery, bajery. Dobra. Więc nasze zadanie tutaj głównie jest chodzenie, wykonywanie interakcji i strzelanie. Tak jak wspomina, gra jest bardziej takim średniakiem. Nieco też sztywne, ale widać, tak jak wspominałam, że jest tutaj włożona praca i serducho, bo na przykład są też kasceny, które dosyć dobrze wyglądają. Jak się oddalimy, to nie strzelają do nas, bo jest za daleko. To jest zabawne w sumie. Okej, idziemy dalej. Sobie zrobimy ten punkt. No czemu nie? To pewnie znowu będą jakieś dimy i inne misze. Nie ma demiry. No, możemy też siebie leczyć, ale to może potem. Zrobimy, co jest. A, bo musimy oczywiście zabić wszystkich. A nie! Zrobić ten punkt, a potem możemy iść dalej. Dobra. To zróbmy sobie ten punkt, może tamten i potem byśmy skończyli. Surowe времена требуют суровых мер. Albo dobra. W sumie to by było na to. Jak jesteście zainteresowani, to możecie zacząć, ale polecam raczej kupić to na wyprzedaży, już, jeżeli ktoś by chciał. Okej, to było na tyle. Trzymajcie się.